Patryk, a to kolejny odcinek Rolnictwa w Pigułce. Dzisiaj z troszkę innej perspektywy, bo zbieramy poletka pioniera, które są u mnie na moich polach. Myślę, że to będzie takie fajne doświadczenie, gdyż mamy tutaj mozaikę od piątki przez czwartą E na końcu po czwartą B i zobaczymy, jak to w tym roku wyjdzie. Mamy dzisiaj 26 listopada, piękna pogoda, przymrozek złapał, piękne słonko od rana świeci. A my zaczynamy około godziny 10. W tej chwili mamy 8.30. Ja muszę policzyć rządki, może zrobię to z Wami, ile tych odmian jest, bo powinno być chyba 21. Potem lecę na krótką wideo, taką konferencję właśnie pionierowską i zaczynamy kosić poletka. Odwrócę, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Bidon stoi, gotowy do działania. W tym roku naprawdę już przepracował bardzo dużo tych ton przerzucił, bo jednak te wydajności są dobre, bo najczęściej to jest powyżej 10, a i 15 się łapie, szczególnie z tych odmian pionierowskich 8834, 9241, 1315 na każdym polu. Tutaj mamy niektóre tabliczki, niektóre są, niektóre już się przewróciły, no bo jednak trochę czasu już tutaj to stoi. Mozaika jest, tutaj na przykład widzicie, to jest dołek, woda stała, jest kawałkiem niższa, no ale tutaj nie ma nic do ukrycia, także wszystko po kolei Wam pokażemy. Odmian jest bodajże aż 21, ale nie wiem, czy uda nam się wszystkie zebrać jaką część pola nam się uda zebrać, z tego względu, że na środku jest bagno, bajoro, było pół metra wody tam po tych opadach, wybiła drenacja, jakoś udało nam to się pospuszczać, ale myślę, że tam kawałkami nie powjeżdżamy i będzie trochę kombinacji. Ja chyba przerwę na ten moment, bo tego liczenia trochę jest, muszę się na tym skupić, żeby się nie pomylić, żeby dobrze zacząć od tamtej strony, bo od tej strony jest mokradło i nie mogę zacząć, aby było tak najprościej, żeby od tej granicy zacząć. I potem wrócę do Was, przyjedzie Mariusz z Pioniera, będzie mój kierowca, będzie Łukasz, bo będzie dość nietypowa akcja, bo chcemy to wszystko ważyć. Ja żadnej przyczepy, niestety, żadnej przyczepy nie mam, takiej, która by pomieściła takie ilości. Dlatego będziemy sypać to na ciężarówkę, a ważyć będziemy ładowarkę teleskopową. Mam nadzieję, że nam się to tak uda, że ciężarówka stanie na drodze, ładowarka przy samej drodze. Będziemy sypać z kombajnu, potem wysięgnikiem na ciężarówkę, tak żeby nie przejeżdżać. Zobaczymy, ile z tego poletka tej kukurydzy będzie i czy na jedną łychę się zmieści, ewentualnie będziemy robić to dwuetapowo. Mamy godzinę 8.45, także mamy jeszcze 15 minut do tego spotkania internetowego. Wyliczyłem sobie, zaczniemy od środkowej odmiany 8358, takiej uniwersalnej, bo myślę, że tamtą odmianą uda nam się przejechać już do końca i wtedy będzie takie wyznaczki, będziemy mogli sobie jeździć prawą, lewą stroną. Zaczynamy od tamtej strony, od odmian najpóźniejszych i w tą stronę przechodzimy do odmian najwcześniejszych. Mam nadzieję, że będziecie coś widzieć, bo niestety coś mi zawieszka na głowę, nie chcę się zabezpieczyć, będę musiał nagrywać z takiej perspektywy. Patrzcie, żeby nie było, wyzerujemy hektary. Mamy hektar 77, wcześniej było skoszone. Zerujemy. Otwieramy zbiornik bizona. Potencjał jest. Zobaczymy,
jak to tutaj wyjdzie. Gleba od piątki, tutaj górka to jest naprawdę piątka, taki piach bez spodu tak zwanego. Dalej dołkiem trochę czwórki, czwórka A, tam będzie najładniejsza kukurydza oczywiście, no a dalej już czwarta B. Gdybym miał kukurydzę na ziemiach takiej trzeciej, trzeciej A, trzeciej B, to nie wiem co naprawdę by było, bo to by było 16-18 ton podejrzewam w tym roku. Mam taką nową glebę na gminie Daszyna od teściów i myślę, że tam będzie dość fajny wynik, aczkolwiek to pole jest pierwszy rok. Wyniki glebowe były fatalne, bo pH 3,7-4,2. Także zobaczymy. Ta odmiana, jak widzicie, ona jest też uniwersalna, także ma mniej włókna, tak żeby na taki siąkę się nadawała. No i trochę nam się pokładła. Tragedii nie ma, bo idzie to zebrać. A odmiany kisionkarskie niektóre no to wyległy się całkowicie, albo te odmiany o krótszym VO. No nie zobaczycie, szybka jest brudna, ale leci fajnie do zbiornika. To jest taki przerywnik, bo się przecinałem wcześniej, żeby zobaczyć jak tutaj wjadę. Jeżeli jesteście, jeszcze tak na szybko wam powiem, z powiatu włocławskiego, kutnowskiego bądź radziejowskiego, do końca listopada, no może chwilę później też będzie, jak ktoś jest w filmiku by zgłosił, to może mi się uda to przepchnąć. Do każdych 14 jednostek w pionierze mamy 15 jednostkę gratis. Przy 28 byłyby to dwie jednostki. Natomiast przy 28 mogę teraz zaoferować nawet 3 dla osób takich nieprzekonanych, które chciałyby spróbować. Jedyny warunek, żebym ja mógł to zrobić, no to muszą być to osoby z mojego terenu. I mam nadzieję, że takie osoby też się tu znajdą, może ktoś się odezwie. Jak coś, no to Kacper wstawi link może do agrodoradcy na dole do Facebooka, tam jest mój numer i tam możecie się ze mną skontaktować. Dobra, bo jest godzina, o która jest godzina? 8:53. Za 7 minut mam spotkanie internetowe, właśnie pionierowskie, na temat sprzedaży. Łączę się ze spotkaniem, potem wracamy z ważeniem i robieniem wszystkiego. Po kolei będę wam to wszystko pokazywał. Mam nadzieję, że filmik nie wyjdzie za długi. Musimy kolejną odmianę, typowa ziarnowa, już troszkę późniejsza, bo 270. Myślę, że ona tutaj wyjdzie najlepiej. Ostatnia odmiana wyszła już ponad 10 ton na sucho, także wynik jest naprawdę fajny. Tak jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie, tyle już mamy skoszone. Tutaj w tej odmianie się obawiam, że już teraz tego przejazdu do końca nie przejedziemy i to co najlepsze, czyli na najlepszej glebie nie będziemy mogli zebrać. Mam nadzieję, że jakoś to z rozpędu zrobimy. Jedź. Chyba nie dał rady. Zobaczcie. Trochę przylgłem. Tam będzie najgorszy, a ty
tutaj dalej widzę, że chyba jakoś się uda to wykosić. Aczkolwiek no zobaczymy. Najbliżej w tym roku musi przy to przechodzić takie katusze. Trochę dostanie po dupie na pewno. O, właśnie. Dojeżdżamy do naszej machiny do ważenia. Ładowarka na wadze. Tir podjeżdża, bo teraz już mamy tył zasypany. No jakoś tak działamy, no nie mamy wyjścia niestety. Nie mamy takiej dużej przyczepy, nie chcemy tego przesypywać. Także działamy tak, jak nam warunki nasze wewnętrzne pozwalają. Ładowareczka jest tu. Sypiemy do łyżeczki. Są dwie, czasami trochę więcej niż dwie łyżeczki, bo nie zasypiemy do pełna, bo też nie mamy pola manewru. Ja odjeżdżam. Łukasz podnosi kulchę do góry. Drugi Łukasz cofa. Jeszcze raz. No to już są te odmiany z dłuższym VO, ziarnówki, także tu już plony są coraz wyższe, no ale tak być powinno i tak jest na szczęście. Teraz znowu Łukasz cofa, drugi Łukasz podnosi i tak trzy razy. I zaraz dojdę tam do nich, zobaczymy jak te plony teraz wyglądają, jak 9241 sypała. Na miejscu jest Mariusz Pionier, Rafał Pionier, mój handlowiec Bartek, mój kierowca Łukasz i mój brat Łukasz. Także kilka osób tutaj jest przy tym zbiorze. Dobra. Podjeżdżamy trzeci raz. Tam w zbiorniku coś tam jest, nie wiem czy będziecie widzieć. Tak dobrze? Ledwo wyjechałem. Co? 14 na mokro. 14 na mokro? Ale ledwo wyjechałem, ale się poświęciłem, żeby to wykosić całe. Ale mówisz 13 było, 13, 13 arów, no. Bo tam na końcu było trochę mniej. Mniejszą powierzchnię, nie? 11,02 przy 15%. No, już fajny wynik. No. Tym bardziej tutaj nie ma jakiejś świetnej gleby, no. Dobra, kosimy dalej, tylko teraz już będą mniejsze powierzchnie. No, ale 9,63 powinno być jeszcze lepsze. Mam taką nadzieję. 9,63? 9,63, no. Jak tu jest słabo, to nie wiem, czy nie 9,911 będzie lepsza. Bo 9,911 to mało co wykoszę chyba i tej ostatniej. W tym roku w wielu miejscach daje kurde. No, ile dasz radę, nie? Kosimy, dobra, lecę. A to mój patent na schodki. Na ten mokry rok. O. 14 na mokro, 9241. Jest potencjał, ponad 11 na sucho. Znaczy koło 11 na sucho. Na 15% 11, na 14% 10,89 czy 10,900. No i gleba. Górka piątka, potem czwarta A, której teraz nie wykosimy i na końcu czwarta B. Także tutaj nie ma rewelacji.
I jeszcze pozdrawiamy Damiana, który spierdzielił się i dwa rzędy obok siebie, zawsze łączące się, czyli jeden rząd z każdej odmiany, nie dostał nawozu i był tak do tyłu na starcie, tak to fatalnie wyglądało to pole, było poprzestrzelane jak zebra, nie mogłem na nie patrzeć tak naprawdę i trochę bałem się o te wyniki. Gdyby jeszcze było zasiane, to fajnie. Za rok mam nadzieję, że Damian w końcu kupi ten nowy siewnik, który obiecuję kupić. No i będzie wynik jeszcze lepszy. Dobra, ja kończę na teraz. Na końcu jeszcze Wam pokażę wszystkie wyniki. I spotkamy się jeszcze w jednym vlogu, na ostatnim moim polu, gdzie mam 9241, 570 dokładnie w kawałku. No i zobaczymy, jak tam to sypnie, bo myślę, że to będzie naprawdę dobry wynik i bliski tego, co w tej chwili tutaj osiągnęliśmy z tego poletka. Jak tam? Tak, będzie źle. Bo to ostatnia, tak? Ostatnia. Wnioski są chyba proste, co? Im dłuższe VO, tym lepiej. No. I nawet w tak chłodnym roku deszczowym. 9.63 była najlepsza do tej pory. No. Nie ma to się bać późnego VO, bo te wilgotności nie są dużo wyższe, a plony są znacznie wyższe. Zdecydowanie wyższe. Myślę, że jeszcze Mariusz, wyśleć mi tą tabelkę, to ja to załączę. Do Jasne. Siebie na Facebooka i link, żeby każdy mógł i sobie zobaczyć. I Kortewy ewentualnie link też, bo będzie umieszczony na stronie Kortewy facebookowej. No to super. Wpiszemy wszystkie koordynaty. Data siewu kiedy była, pamiętasz? 24 bodajże. Kwiecień, tak. Dobra. Dobra, ciężarówka prawie pełna. Idę, wejdę, zobaczę od tej strony. Wejdzie i będzie koniec. To co, kończymy vloga? Mam nadzieję, że Wam będzie się podobało. Kiedy dorżniemy? Dorżniemy się, nie wiem jeszcze kiedy, ale myślę, że w przyszłym tygodniu. Trzeba to zrobić z halą. No z halą, dokładnie. Niedługo będzie odbiór, także możemy razem to robić. Proszę zadzwonić. Dobra. Ale tam będzie duża impreza, a COVID na to nie zezwala. A no chyba, że tak. Dobra, to co? Trzymajcie się do następnego. Mam nadzieję, że Wam będzie się podobało. Wyniki zamieszczę, tak że będziecie mieli wszystko na bieżąco. Cześć!